Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 184. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A to jest pierwszy raz w tym roku, w nowym roku 2022. No właśnie, czy w lutym nadal można mówić, że jest nowy rok i życzyć wszystkim wszystkiego dobrego? Ciekawa jestem. Niemniej. Nie było mnie tutaj jakiś czas, choć odcinki ukazywały się regularnie, nawet wielokrotnie w ciągu tygodnia, bo za nami moja nowa ulubiona seria, która wierzę, że powróci za rok, czyli trendy noworoczne. Ale ja zrobiłam sobie przerwę, ponieważ byłam na wakacjach. Ci z Was, do czego bardzo zachęcam, którzy obserwują mnie na Instagramie. Wiedzą, że wybrałam się na wyjazd moich marzeń i snów, dosłownie, do Doliny Marzeń i Snów. Śmieję się, serio, śmieję się, bo oczywiście jest to pewna wyidealizowana wizja tego miejsca, a mianowicie jest to Kalifornia miejsce bardzo ważne dla mnie. Ale nie o tym jest ten podcast. Ja już od samego początku zaczynam od wielokrotnych dygresji, ale powiem Wam, że ta lista inspiracji, którą sobie dzisiaj omówimy, powstawała właśnie w Stanach i większość tych rzeczy. Dotarło do mnie już w pierwszych dniach stycznia. Rzeczywiście ta zmiana otoczenia, ale też pojawienie się w miejscu, które jest dla mnie bardzo mm, ważne i też inspirujące, sprawiło, że tych polecajek, tych nowości było bardzo dużo, urodziło się bardzo dużo, bardzo szybko. Więc bardzo jestem tej Kalifornii wdzięczna za to, że mnie tak miło potraktowała. Zacznę jeszcze od tego, że mój podcast jest dostępny na przeróżnych platformach, między innymi na Spotify i na iTunesie, gdzie bardzo chętnie ich słuchacie, jego słuchacie tych odcinków. Za co wam bardzo dziękuję i jak zawsze będzie mi super miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować i można to zrobić zarówno na Spotifyu jak i na iTunesie. Tam Wystarczy zostawić wybraną liczbę gwiazdek albo i napisać kilka słów opinii tutaj w przypadku iTunesa. To jest dla mnie duże wyróżnienie, ale to też sprawia, że podcast dociera do większej ilości osób i jest częściej promowany. Także jeżeli go lubicie, to będzie bardzo przyjemny, miły i dobry gest od was. Warto dodać, że odcinki wywiadowe są zwykle w wersji wideo, także tam leźcie na YouTube'a, jeżeli macie ochotę na nas popatrzeć. Przygotowałam sobie bardzo zróżnicowaną i myślę taką świeżą listę rzeczy na dzisiaj. I dosłownie przed chwilą, kiedy patrzyłam sobie na te podpunkty, pomyślałam, że nie napisałam o jednej rzeczy, i może skoro już nawiązałam do wyjazdu do Kalifornii, to od tego właśnie zacznę, bo nie wiem co się stało, moi drodzy, ale Karolina Sabańska obudziła się na wschód słońca. I to dwa razy, i to w, w fantastycznych okolicznościach przyrody. I pomyślałam, że właśnie moją taką pierwszą polecajką będzie wstawanie ze słońcem wraz ze świtem, a nawet tuż przed nim. Trochę to jest, to jest spowodowane tym, że otaczam się ludźmi, którzy tego typu rzeczy praktykują. Z drugiej strony też polecałam wam książkę 5AM Club. Przeczytałam ostatnią książkę Fenomen Poranka, i to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że ta energia poranka, świtu jest wyjątkowa i ten spokój i to poczucie, że wszystko jest możliwe. Trochę czuć tę Amerykę w moich tekstach, mam wrażenie. Ja sama z siebie raczej nie zgłaszam się na ochotnika do, do wczesnego wstawania, bo kocham spać, ale kiedy byłam na pustyni Joshua Tree w Kalifornii, co było niesamowitym przeżyciem, bo spałyśmy pod namiotami, to był tak zwany glamping, Chociaż to po prostu był kemping w ładnym namiocie. Spałyśmy na dworze zimą, mimo że jest to Kalifornia, to naprawdę było dosyć chłodno. Polecam Wam zajrzeć właśnie na mojego Instagrama Karolina Somańska, bo tam to wszystko zobrazowałam i zapisałam wyróżnione relacje z tego miejsca. I właściciele tego kempingu polecali nam, Obejrzenie wschodu słońca, ponieważ na pustyni, gdzie wyobraźcie sobie, nie ma żadnych zabudowań i widać wszystko po horyzont, otaczają nas z góry, cisza, spokój, natura i zwierzęta, które są dość przyjazne, pomimo, że wydają dziwne dźwięki w nocy. Tutaj pozdrowienia śle do kojotów. Jest to efekt niesamowity, jedyny w swoim rodzaju. I pomyślałam sobie, świetny pomysł, zobaczymy. Ale nie nastawiłam sobie budzika, więc sprawę trochę pokpiłam i nie wiem, jak to się stało, ale moje ciało, może też dlatego, że po prostu kiedy świta, to robi się jasno w namiocie, który jest biały, także nie będę dorabiać do tego jakiejś większej ideologii. Ale długa jest ta historia. No hit, no hit, to będzie, to będzie długi odcinek. Hmm. Po prostu moje ciało samo z siebie obudziło się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę o godzinie dokładnie 6.36. Nie pytajcie na najpiękniejszy na świecie wschód słońca. Po prostu ta magia kolorów, które z jednej strony były takie bardziej purpurowo-niebieskie, a z drugiej pomarańczowo, wręcz takie zielonkawe, turkusowe, to było coś przepięknego, właśnie ten spokój i ten majestat przyrody, to było coś, co mnie absolutnie złapało za serce. I bardzo Wam to serdecznie polecam. Niekoniecznie wybrania się od razu na pustynię w Joshua Tree, co też jest ogromną rekomendacją. Ale zrobienie tego nawet u siebie, w domu, w mieszkaniu, w mieście, czy gdziekolwiek jesteście. Bo kiedy leczyłam się z jetlagu po powrocie, to doceniłam bardzo to, jak miło jest dać sobie ten czas o poranku, żeby pobyć w spokoju, zanim wszyscy wstaną ze swoimi myślami. No a jeżeli towarzyszy nam przy tym wszystkim piękny widok, to już w ogóle mamy rajski efekt. Przypomina mi się też taka historia, kiedy mieszkałam w Edynburgu który jest, jak wiadomo, stolicą Szkocji, która z pięknej pogody nie słynie wręcz z nieustającego deszczu, to ja zawsze bardzo miło wspominałam. Ten czas i ta pogoda nie kojarzyła mi się aż tak strasznie, bo kiedy pracowałam w kawiarni, wstawałam dosyć wcześnie rano i często towarzyszył mi wschód słońca, który był przepiękny, bezchmurny i różowy. I zawsze mówiłam, że w Edynburgu pogoda nie jest taka zła, bo jeżeli wstajemy wcześnie, to doświadczamy też przejrzystego nieba kolorowego. Dobrze, dziękuję. To był najdłuższy wstęp w historii podcastu zadedykowany wschodom słońca. Jestem bardzo ciekawa. Jak zapatrujecie się na takie poranne przygody, może wygeneruję post na ten temat, żebyśmy sobie porozmawiali i zachęcili się wzajemnie do tego, aby wstać wcześniej i dać sobie trochę więcej czasu i popodziwiać przyrodę. Pierwsza rzecz, a tak naprawdę już druga rzecz na mojej liście jest można by powiedzieć trochę pokrewna, choć niby nie, a jednak tak. Jest to nazwany przeze mnie dosyć ogólnie czas offline. Ja o tym mówię wielokrotnie i zachęcam do tego, aby ograniczać korzystanie z telefonu, z internetu, z mediów społecznościowych. Oczywiście świadoma tego, że jestem częścią problemu i sama współtworzę te platformy i z nich korzystam. Ale spotkała mnie taka sytuacja, że wykupiłam sobie w Stanach kartę z internetem niby nieograniczonym. Polecam naprawdę doczytywać takie rzeczy. No i ona miała mi starczyć na owe 3,5 tygodnia. Po 10 dniach dostałam informację, że, że wykorzystałam już cały swój limit tego szybkiego internetu i teraz będzie on działał powoli. Powoli oznacza, że odczytywał wiadomości w różnych aplikacjach, ale Instagrama już nie odświeżał, ani maila nie odświeżał zbyt chętnie. I efekt był taki, że przez większość dni nie miałam dostępu do mediów społecznościowych. Tutaj głównie skupiałabym się na Instagramie, bo w moim przypadku jest to, jest to platforma, która zabiera mi mimo wszystko najwięcej czasu. I uwaga, nastroju, energii. Z całym szacunkiem i miłością do tego, jak można mądrze i świadomie korzystać z mediów społecznościowych, ile one mogą wnosić do naszego życia... O tym też mówimy między innymi w ostatnim odcinku z 183 z Asią Banaszewską. Polecam bardzo serdecznie, jeśli nie słuchaliście. Ale niestety zawsze gapienie się w ekran będzie mniej przyjemne dla nas i pozostawi gorszy efekt niż patrzenie się na drzewa, spacerowanie, bycie z ludźmi, bycie z naturą. I dlatego ja czasami się cieszę, jak takie słodycze się przytrafiają, bo. My świadomie no, nie wyłączymy sobie tego internetu, zazwyczaj albo sobie nie, nie zostawimy telefonu w domu, ale jeśli raz na jakiś czas zdarzy nam się, chociaż powinna mówić za siebie, zdarzy mi się, właśnie zapomnieć czegoś wziąć, czy stracić internet, tak jak w tym przypadku, to dopiero wtedy mogę docenić te niesamowite efekty, bo, wiecie, wydaje nam się, że tutaj tylko zerkniemy, szybciutko odświeżymy, sprawdzimy, a to nie pozostaje bez echa. I no, mnóstwo badań potwierdza fakt, że niebieskie światło, ekran, ale też jakby zalew informacjami i bodźcami z naszych urządzeń po prostu wpływa, że nasz organizm jest stresorem, powoduje właśnie reakcję stresową, podwyższenie kortyzolu, finalnie obniża nam nastrój, mówiąc wprost. Także polecam: polecam. Czasami właśnie trochę siebie tak zmanipulować i, i tutaj sobie czegoś nie zabrać, nie wziąć, nie włączyć i zobaczyć, chociaż ztestować. Polecam bardzo. Jako, że zachęcam do niepatrzenia w ekrany, to teraz czas na kilka polecajek filmowych. Bardzo lubię oglądać filmy w kinie. Jak wiecie, kocham kino. Trochę je zaniedbałam, ale chyba wszyscy trochę je zaniedbaliśmy z uwagi na, z uwagi na pandemię. Nie przepadałam nigdy za oglądaniem filmów u siebie w mieszkaniu, ale kiedy jestem z kimś i wspólnie oglądamy filmy, nie wiem czemu, ale uwielbiam. Może dlatego też, że nie mam telewizora i na komputerze nie jest tak przyjemnie. No ale to osobny wątek. Film, który chciałabym Wam polecić, nazywa się Soul i jego polska nazwa brzmi, co w duszy gra. Jest to film, o którym powiedział mi mój znajomy. Ja nigdy o nim wcześniej nie słyszałam. Gdzieś z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu głowy miałam, że chcę go obejrzeć, ale dopiero kiedy usiadłam w samolocie i zobaczyłam, że taki tytuł widnieje na ekranie, stwierdziłam: „O, to jest ten moment”. Jest to bajka, jest to amerykański film animowany um, komputerowo, studia Pixar, w reżyserii Pita Doctera i jest to film, który zdobył Oscara. Złoty Glob i nagrodę BAFTA dla najlepszego pełnomatrażowego filmu animowanego. Zacznijmy od tego, że ja jestem fanką bajek, chociaż trochę bardziej w teorii niż w praktyce, bo tych bajek za często nie oglądam, ale za każdym razem, kiedy mi się to zdarzy, to myślę sobie, że każdy dorosły powinien bajki yy, regularnie konsumować, bo mają one w sobie dużo pięknych, uniwersalnych wartości I trochę szkoda się ograniczać do tego, że bajki są tylko dla dzieci. Finalnie oglądamy je jako dzieci, potem może jako rodzice, a myślę, że wiele nas fajnych rzeczy omija. I ja trochę mam wrażenie, że ta bajka, ten film spadł na mnie nieprzypadkowo, dlatego że po pierwsze dzieje się w Nowym Jorku, a ja właśnie wtedy byłam w samolocie do Nowego Jorku. I porusza on temat, który zapomnie za serce i który. Ewidentnie był mi potrzebny. Chciałabym Wam to jakoś pięknie streścić, a nie przygotowałam się do tego, też nie chcę niczego zaspoilerować. Ale film generalnie opowiada o mężczyźnie, który jest muzykiem jazzowym, jest pianistą i jego miłością jest pianino i mu wydaje się, że kiedy on ma możliwość grania, kiedy będzie mógł rozwijać swoją karierę jako pianista. To spełnią się wszystkie jego marzenia, będzie zawsze już szczęśliwy. I to jest właśnie ten spark, o którym jest mowa w filmie, czyli właśnie ten błysk, ta zajawa, która sprawia, że to życie jest wspaniałe. Czyli kolejna historia o tym, że jak już będę robił to i to, to wtedy nagle ogarni mnie fala szczęścia. Zostawię wnioski dla siebie, bo sami możecie się domyślać, albo po prostu sięgnąć po film, aby dowiedzieć się. Jak życie zweryfikowało te jego poglądy, ale bajka jest taka mocno abstrakcyjna, ponieważ on na samym początku ma wypadek i trafia do takiego świata, gdzie uwięzione są poniekąd dusze i szykują się one do pójścia na wieczny odpoczynek albo do wyruszenia na Ziemię i wybrania sobie awatara, jakim jest ludzkie ciało. <ślad> Teraz sobie tak myślę, czy w ogóle ta. Czy to, co ja powiedziałam miało sens? Mam nadzieję, bo ta bajka bardzo mnie wzruszyła i nie chciałam mi jakoś zbytnio skomplikować. Może to, może to wycięłam? Może to wycięłam, zobaczymy, ale generalnie bardzo, bardzo polecam. Drugi film, który obejrzałam, który też chyba bije rekordy popularności, bardzo, bardzo często oglądana pozycja na Netflixie ostatnimi czasy, czyli film Don't Look Up Nie Patrz W Górę Film, który bardzo chciałam obejrzeć, tylko dlatego, że zobaczyłam na billboardzie Meryl, Meryl Streep, zobaczyłam Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, nie wiem, kto tam jeszcze gra znany, ale generalnie jest to Plejada Gwiazd. Ja nawet nie wiedząc, co to jest za film, poszłam na niego, bo tak to u mnie działa, że aktorzy bardzo mają duży wpływ na moje decyzje filmowe. No chyba o to też chodzi. W sumie Hollywood, Hollywood spełniło swoje zadanie. Jestem ofiarą tego, tego całego nie chciałam powiedzieć spisku, bo to nie jest dobre słowo, ale tego całego systemu i tej minimalnej manipulacji. Niemniej nasz znajomy, mój znajomy w Kalifornii włączył właśnie ten film. Ja stwierdziłam, o świetnie, bardzo chciałam go obejrzeć. Opis mówi, że jest to amerykańska czarna komedia z 2021 roku, także nówka w reżyserii i według scenariusza Adama Mac. Kaya. Jest to film, mówiąc już teraz skrótowo, o tym, że naukowcy odkrywają, że do planety Ziemia zbliża się, to jest chyba asteroida, jakiś obiekt, który generalnie prawdopodobnie zgładzi całą ludzkość. Jest to film o tym, jak reagują organy władzy, jak reagują naukowcy, jak reagują media, ale przede wszystkim jest to wybitna moim zdaniem satyra naszego społeczeństwa. Mnóstwo po prostu genialnych odnośników do współczesnego świata. Ja to mówię taka uchachana i zajarana, ale jest to tak jak opis wskazał czarna komedia i pokazuje no, dramat i absurd tego, co dzieje się na świecie, właśnie zarówno w Polityce, w mediach, jak i w społeczeństwie. No, smutna rzecz, ale moim zdaniem genialna rzecz, można się uśmiać przez łzy. Polecam każdemu, tylko trzeba się skupić bez rozpraszaczy, bo każdy cytat jest ważny. Jest to moim zdaniem mega śmieszne. Ostatnia rzecz filmowa, będzie to coś, co nie pojawia się u mnie za często, czyli film krótkometrażowy. Jest to film, który mignął mi gdzieś na Instagramie, stwierdziłam, że obejrzę, ponieważ jest to film o gaslightingu. Film nazywa się Your Reality i został stworzony przez kobietę, która też gra w nim, i nazywa się ona Tatiana Anders. Jest to film psychologiczny, jest to thriller psychologiczny który ponoć dostał wiele nagród w kategorii filmów krótkometrażowych. I tak jak to, co powiedziałam na początku, wskazuje, jest to film o gaslightingu. Jest to krótki obraz bycia w związku w relacji z osobą narcystyczną, która stosuje gaslighting, która manipuluje i finalnie prowadzi po prostu do absolutnej destrukcji osoby, z którą się spotyka. Także też nawet w kontekście mojej rozmowy z Martą Niedźwiecką, w której mówiłyśmy o narcyzmie i o gaslightingu, choć tytuł jest o perfekcjonizmie, to polecam posłuchać, bo tam w drugiej części jest też dużo na temat tych wątków. No, film jest po prostu jest świetny, jest wstrząsający, ale myślę, że bardzo, bardzo ważny, bo my sobie czasami nie zdajemy sprawy z tego, jak takie osoby działają. Możemy sobie nie zdawać sprawy, że jesteśmy ich ofiarami, ja na przykład byłam w pewnym momencie swojego życia, i również możemy dostrzec cierpienie naszych bliskich, którzy mogą być w takiej sytuacji. Także bardzo polecam ku przestrodze, ale przy okazji jest to też bardzo moim zdaniem ciekawe. Z filmów przejdziemy do książek. I książką, którą chciałabym Wam polecić, którą przeczytałam z zapartym tchem w styczniu, jest książka, którą rekomenduję każdej kobiecie, ale też każdemu mężczyźnie, który w przyszłości potencjalnie będzie tatą córek, lub jest już dzisiaj tatą córek, a może nawet i dziadkiem. Jest to książka, którą dostałam od mojej Karo, która. Zna mnie jak nikt inny, i ja mam w swoim domu, słuchajcie, mnóstwo książek. Mnóstwo, mnóstwo książek, które otwieram, zaczynam, rozgrzebuję, czytam pięć naraz. Jakby nie byłam nigdy wielką fanką czytania, coś musi naprawdę mocno mnie zaciekawić. Zazwyczaj są to rzeczy popularno-naukowe, psychologiczne. To są, to są właśnie te klimaty, które mnie najbardziej wciągają i ciekawią. I ta książka była strzałem w dziesiątkę. Jest to książka zatytułowana Obsesja Piękna i jej autorką jest Renée Engeln. I pozwolę sobie przeczytać wam opis tej książki. Jak współczesna obsesja na punkcie wyglądu krzywdzi dziewczynki i kobiety? Wielokrotnie nagradzana profesor psychologii pokazuje, jak obsesja na punkcie wyglądu i aparycji stała się epidemią, która przeszkadza kobietom podejmować życiowe decyzje, prowadzić szczęśliwe i wartościowe życie. Współczesne młode kobiety stają obecnie przed nielada dylematem. Nie chcą wyglądać jak lalki Barbie, ale podobnie jak kobietom wcześniejszej generacji, wmawia się im, że tak właśnie wyglądać powinny. Złoszczą się na to. Jak media pokazują kobiety, a mimo to stosują rady z kolorowych magazynów. Czytanie tej książki było dla mnie na pewno trudne, bo tak jak pewnie większość z nas, i też ta książka potwierdza, że statystyki mówią same za siebie, większość, większość kobiet jest uwikłana w ten system obsesji piękna i obsesji na punkcie wyglądu. Czy tego chce, czy nie, czy jest tego świadoma, czy nie, czy się stara z tym walczyć, czy nie, czy miała takich rodziców, czy innych rodziców, czy rodzice mówili jej, że jest brzydka, czy mówili że jej, że jest piękna. Każda z tych rzeczy sprawia, że wygląd, mimo wszystko, zachwalany czy krytykowany, jest stawiany na pierwszym miejscu, albo przynajmniej jako jeden z priorytetów w życiu kobiety. Dla mnie ta lektura była trudna, bardzo też obnażająca różne mechanizmy w mojej głowie, w moim życiu. Była też trigerująca, była niepokojąca, bo im dalej się zagłębiałam, im więcej historii kobiet y, słuchałam, im więcej szkodliwych skutków poruszenia tego tematu, nawet w kontekście uświadamiania społeczeństwa, że, że to jest coś, z czym należy walczyć, to wszystko powoduje, że ta obsesja jest jeszcze większa i że my, kobiety, czujemy się ze sobą gorzej. I czytając tę książkę, właśnie tak jak, tak jak mówię, Byłam przerażona, ale na szczęście, dochodząc do końca, odkryłam światełko w tunelu i książka kończy się pozytywnie. Mówię, nie jest to łatwe, ale jest to mm, napawające nadzieją. Także, nie wiem, uważam, że to jest pozycja obowiązkowa. Ja mówię zupełnie, zupełnie serio. Otworzyła mi oczy na bardzo wiele rzeczy i bardzo dużo rzeczy im poukładała w głowie. I jest mi strasznie przykro, że musimy się teraz rozplątywać z tego, co zrobiły nam głównie media i co robią nam media, ale słuchajcie, warto ten temat zgłębić i warto z tym walczyć, bo szkoda życia na to, żeby ciągle zastanawiać się, jak wyglądamy. Ja też, oczywiście, tak jak mówię, jestem częściowo y, utożsamiając się z tym problemem, ale dopiero czytając o tych badaniach, statystykach, o historiach konkretnych osób, zrozumiałam, jak strasznie źle można się ze sobą czuć. I nie tego nikomu, i jeżeli mogę dać innym jakąś pomocną rękę, i tak jak wspomniałam, nadzieję, to jest to z mojej strony ta książka. Obsesja piękna Rene Engeln bardzo, bardzo Wam polecam, proszę, kupcie ją. I jako, że chcemy się skupiać mniej na wyglądzie, to teraz porozmawiamy o kosmetykach. Jezus, wybaczcie, to nie wynika z jakiejś mojej ignorancji, po prostu bardzo bawiło mnie to przejście. Ja uważam, że nawet w trudnych momentach trzeba się umieć umieć się zaśmiać i zdystansować. A każdy z nas tak czy siak z tych kosmetyków korzysta. Są one nam potrzebne, niektórzy je bardzo lubią i fajnie jest wybierać rzeczy, które są dobre dla naszej skóry, dobre dla planety, dobre dla zwierząt, czyli nie testowane na zwierzętach. Naturalne, wysokiej jakości, produkowane przez fajnych ludzi lokalnie i z dobrych składników. Myślę, że to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, nad czym warto się pochylić. Takie też wartości ja wyznaję i takie rzeczy Wam zawsze pokazuję. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pierwszego produktu. Jest to Marka Kireskin, której nie znałam wcześniej, ale ostatnio dostałam w prezencie właśnie ten olejek, bo to jest Green Tea and Meadow Foam Cleansing Oil i wzięłam go ze sobą do Stanów, dlatego że ja w sumie miałam zawsze problem z demakijażem. Miałam wrażenie, że jakoś nie domywam tej swojej, tej swojej buzi i wielokrotnie słyszałam o tym, że warto używać takich dwufazowych... Płynów, czy też dwukrokowych, tak? Jakby dwukrokowych, stosować dwukrokowe rytuały. O, tak to ujmę. Czyli najpierw oczyszczać olejem, pozbywać się make-upu czy zabrudzeń, a potem jakimś żelem, mydłem tego, ten olejek zmywać. I w moje ręce trafił ten olejek, więc stwierdziłam, dobra, to po prostu go wezmę i wykorzystam, bo nie wiem, czy ja Wam o tym mówiłam kiedyś, ale mam taki swój ukochany olejek który nazywa się Everyday Oil, można go kupić w Stanach i sobie go nie kupiłam, ponieważ właśnie mam ten z Kireskin, ale ja zakochałam się w tym olejku, zaczęłam go używać właśnie do, do makijażu i stwierdziłam, hej, moja skóra mimo, że problematyczna, y, mieszana, trądzikowa, wrażliwa, dobrze sobie radzi z takim olejowym oczyszczaniem. Wiem, że dla wielu dziewczyn to może być coś stresującego, ale mi się właśnie sprawdził ten Everyday Oil, więc stwierdziłam, dobra, to próbuje tego Kireskin i kilka słów o nim. Jest to olejek przeznaczony do usuwania nadmiaru sebum i zanieczyszczeń ze skóry twarzy. Dzięki zawartości naturalnych składników pielęgnuje skórę, poprawia jej kondycję, zapobiega wysuszeniu. Został stworzony do codziennego oczyszczania każdego rodzaju skóry, w tym tej wyjątkowo wrażliwej i suchej. I mamy tutaj Zieloną herbatę, która zawiera naturalne opóźniające procesy starzenia katechiny, a jako naturalny antyoksydant posiada właściwości ujędrniające i przeciwzapalne, chroni skórę przed promieniowaniem UV, zaś oleń, olej z nasion meadow foam zapobiega nadmiernej użycie wody. Użycie wody, utracie wody przez skórę. Ma silne działanie przeciwstarzeniowe, zawiera dobroczynne witaminy A i E. Znakomicie odżywia i łagodzi podrażnienia. Mm, I jest to olejek oczywiście wegański z roślinnych składników jest tam odmładzający olejek z nasion makadami i antybakteryjny olej kokosowy, łagodzący olejek żożoba, przeciwzapalny olejek ze słodkich migdałów, poprawiający napięcie skóry olej z pestek winogron oraz unikatowa kompozycja zapachowa orientalnego kwiatu wszystkich kwiatów, czyli liang-liang z aromatyczną plumerią oraz słodkimi owocami brzoskwiń, a wszystko w enturażu drzewa herba, herba kurczę nie umiem dzisiaj czytać, a tak się starałam, bo to było takie poetyckie wszystko w Drzewa herbacianego stanowi doskonałe uzupełnienie każdej pielęgnacji. Zgadzam się, super fajny produkt, ładny branding. Podpisuję się pod wszystkim i idę dalej, bo używałam akurat w Stanach tego olejku w parze z pianką do mycia skóry, która się nazywa Non-Drying, pianka do mycia skóry wrażliwej marki Phenome. Obecnie stosuję mydło. Purite, mydło pokrzywowe, ale wtedy używałam tych dwóch produktów i one świetnie razem działały. Jest to, jak mówi strona, wyjątkowy preparat do delikatnego i skutecznego oczyszczenia skóry wrażliwej, naczynkowej, skłonnej do podrażnień, czyli jestem tu ja. Opracowany na bazie wody różanej. Z tego co wiem, fenomen w ogóle nie korzysta z zwykłej wody, tylko zawsze tą wodą jest jakiś hydrolat. I tutaj mamy wodę różaną, także jest to od razu bardziej odżywcze i wyższej jakości. Delikatnych czynników myjących oraz naturalnych ekstraktów doskonale usuwa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia, nie naruszając przy tym bariery hydrolipidowej skóry. Pianka działa łagodząco i odprężająco, jednocześnie koi skóra. Skóra pozostaje idealnie odświeżona, odprężona i miękka w dotyku. I tutaj mamy taki jeszcze fajny. Taki skrócik, czyli woda różana dostarcza skórze niezbędnych witamin, makro i mikroelementów. Ekstrakt z nasion kasztanowca tonizuje. Ekstrakt z zielonych alg zmniejsza zaczerwienienie skóry, poprawia jędrność i napięcie skóry. Olejek z róży damaceńskiej odświeża, nawilża zmiękcza, regeneruje, poprawia napięcie skóry. Ekstrakt z róży francuskiej nawilża działa przeciwutleniająco i przeciwstarzeniowo. Sok aloesowy nawilża i chroni skórę. Ekstrakt z owoców, owoców litchi optymalnie nawilża, działa przeciwutleniająco. Ekstrakt z owoców goji dodaje skórze witalności i energii, działa przeciwutleniająco również. Ekstrakt z granatu działa zarówno przeciwstarzeniowo, jak i, uwaga, wiemy to, przeciwutleniająco. Ekstrakt ze skórki pomarańczy delikatnie pobudza, odświeża. I mamy też wyciągi z cedru, mięty pieprzowej, liści oczaru wirginijskiego. Działa łagodząco, odświeżająco. Wow! Nie wiem dlaczego, czytając o wiele bardziej się zmęczyłam niż mówiąc, więc chwila na łyka herbaty. I przechodzimy dalej, bo przed nami jeszcze kolejny produkt beauty. I jest to też coś, co zebrałam ze sobą na wyjazd. Szczególnie, że potrzebowałam kremu z filtrem. Też w świecie kremów z filtrem kremów naturalnych mam wrażenie, że pojawia się coraz więcej produktów, ale nadal no trudno jest trafić na coś, co nam się sprawdza, co dobrze reaguje z naszą skórą, co nas nie wysypuje na twarzy i przy okazji jest wielofunkcyjne. Ja znalazłam taki produkt i jest to Team Sunscreen marki Resibo, czyli krem nawilżający, regulujący z SPF 30, który zawiera w sobie pigment, dzięki czemu działa jak krem BB i był też moją ym, bazą makijażową, a raczej powinnam powiedzieć, był po prostu moim makijażem i krem z filtrem zarazem. Także po prostu zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Jest to nawilżająco regulujący krem SPF 30, formuła doskonała dla skóry, która potrzebuje ochrony przeciwsłonecznej w możliwie jak najlżejszej formule, co też w ciepłym miejscu uważam jest super opcją. A często jeszcze kwoli dygresji jest tak, że te kremy z filtrem są ciężkie, szczególnie na twarzy, zostawiają jakiś taki biały osad. Nie chcemy tego. Składniki aktywne zostały dobrane specjalnie z myślą o różnych typach skóry, zwłaszcza mieszanej, tłustej i trącikowej. Dzień dobry. To kosmetyk, który nie tylko zapewnia ochronę UVA i UVB, ale też dba o właściwy poziom nawilżenia i przywraca odpowiednią równowagę skóry. Krem nie zapycha porów i jest odpowiedni także dla skóry wrażliwej. Co potwierdzają badania. Bezpieczny dla skóry wokół oczu zawiera w kremie. Przepraszam, zawarte w kremie filtry mineralne zapewniają stabilną ochronę przeciwko promieniowaniu, ich siłą jest to, że są bezpieczne nawet dla bardzo wrażliwej skóry. I mamy tutaj wyciąg z australijskiego mirtu cytrynowego, który przywraca równowagę w produkcji sebum, redukuje tłustość skóry, przede wszystkim chroni skwalen, czyli główny składnik sebum przed utlenianiem, skutecznie zapobiegając w ten sposób powstawaniu stanów zapalnych. Dajcie mi znać, czy lubicie te ciekawostki urodowe, bo ja zawsze się czegoś ciekawego dowiem. Ekstrakt z tymianku wspomaga pielęgnację cery trądzikowej, regulując wydzielanie sebum i zapobiegając nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry, ale też tonizuje, odświeża, oczyszcza, łagodzi podrażnienie. Mamy też białą glinkę, która łagodzi podrażnienia i absorbuje nadmiar sebum, wygładza i zmiękcza. Mamy otrzymany drogą fermentacji polisacharyt intensywnie nawilżający i wygładzający skórę i daje on aksamit na odczucie, łagodzi podrażnienia, zabezpiecza przed nadmierną utratą wody i stymuluje ponadto syntezę tzw. białek młodości, odpowiedzialnych za kontrolę procesów starzenia, dzięki czemu szybko regeneruje skórę. Mamy masło tukuma, które tworzy na powierzchni skóry niewidoczny i niewyczuwalny film, który aktywnie zapobiega jej przesuszeniu i daje przyjemne aksamitne wykończenie. Potwierdzam. Olej Marula wzmacnia bakterię ochronną skóry, łagodzi podrażnienia, przesuszenia i działa antyoksydacyjnie i regenerująco. Świetny dla cery trądzikowej. Olej z nasion Konopi podnosi poziom ochrony skóry, wygładza, zmiękcza, daje sprężystość, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. I na koniec. Już na koniec, na koniec, na koniec. Ekstrakt z rozmarynu działa przeciwutleniająco znowu łagodzi podrażnioną skórę, regeneruje i wzmacnia barierę naskórkową. Genialny produkt, w ogóle też kolor dopasowuje się pięknie do naszej cery. Jest lekki, wspaniały, no nie jest jakiś super kryjący, ale jeżeli akurat wasza cera ma dobry czas, polecam na wakacje po prostu idealny. Chyba teraz będzie ostatni kosmetyk, i to będzie naturalny dezodorant. Mam wrażenie, że u mnie raz na parę miesięcy pojawia się jakiś nowy, naturalny dezodorant, który jest moim odkryciem, ale nie wiem, czemu tak akurat jest. Po prostu one się przewijają w moim życiu. Kupiłam sobie w jakimś sklepie organicznym ostatnio ten dezodorant, chociaż nie tak ostatnio, bo on naprawdę jest bardzo, bardzo wydajny. Jest to dezodorant marki Schmitz. I wybrałam sobie zapach Rose and Vanilla. Jest to naturalny dezodorant w sztyfcie o zapachu Uwaga, róży i wanilii. Zawiera sodę oczyszczoną, która neutralizuje przykre zapachy, zapewniając jednocześnie uczucie świeżości. Receptura stworzona bez soli aluminium, glikolu propelinowego ani sztucznych substancji zapachowych. I to jest kluczowe przy wszystkich kosmetykach, ale szczególnie w przypadku dezodorantu. I to może być taki mały moment na apel. Nie uważam się, broń Boże, za żadną ekspertkę, ale od wielu, wielu lat mnóstwo źródeł, które uważam za wiarygodne, mówi, aby pozbyć się klasycznych deodorantów ze swojej szafki, dlatego że te składniki, które wcześniej wymieniłam, czyli konserwanty, aluminium czy glikol, propyloaminowy, loaminowy, sztuczne aromaty i tak dalej, zaburzają działanie gruczołów potowych, a my nie bez powodu się pocimy, jest to naturalny proces i w konsekwencji stosowanie takich produktów przez wiele lat, przez całe życie, nierzadko, może mieć bardzo szkodliwy wpływ na nasz układ limfatyczny, o którym jest teraz coraz głośniej i chyba zrobię o tym osobny odcinek, czyli na detoksyfikację naszego organizmu, na nasz układ hormonalny, no i za tym idzie cała masa konsekwencji, więc wydaje mi się, że jeżeli mamy zmienić jedną rzecz w swojej rutynie kosmetycznej, to zmieńmy dezodorant, bo to nie są, moi drodzy, żarty. A kończąc opis produktu, to nie jest on ani tłusty, ani lepki w dotyku, łatwo się wchłania, aplikacja wymaga jedynie niewielkiej ilości produktu i jest to certyfikowany produkt wegański z certyfikatem Leaping Bunny. Polecam, naprawdę działa. Chroni przed przykrym zapachem, jest skuteczny, bo o to chodzi, tak? Nie, nie chodzi nam o to, żeby zamienić dezodorant na coś, co będzie nieskuteczne, tylko on jest naprawdę super świetnej jakości i przede wszystkim jest to bardzo ważna inwestycja w nasze zdrowie. Kończymy beauty, ale przechodzimy w świat wellnessu i chciałam Wam powiedzieć o opasce na oczy tym razem innej, nie takiej obciążeniowej do leżenia i medytowania. Tylko takiej, właśnie do spania. Się śmieję jak z filmu, jak z śniadania u Tiffany'ego. Kupiłam sobie taką opaskę parę miesięcy temu. Stwierdziłam, że o, może mi się kiedyś do czegoś przyda. Nigdy nie wiadomo, kiedy potrzebujemy, żeby było nam ciemno. I skorzystałam z niej ostatnio wielokrotnie, już od grudnia w sumie. Po pierwsze, służy mi ona do. Medytowania, bo kiedy robię sobie te moje medytacje, hipnozy z tubi Magnetic, o których mówiłam w inspiracjach grudnia, polecam, to tam ważne jest, żeby po prostu um, siedząc w medytacji czy leżąc w medytacji, żeby było ciemno, żeby mieć oczy zasłonięte i pamiętam, jak sobie wielokrotnie wiązałam. Nie t-shirt na głowie, a tym razem postanowiłam zrobić upgrade i mam opaskę do tego, także super. I druga rzecz, ona też się świetnie sprawdza do spania w różnych dziwnych warunkach. Czy jest to wspomniany wcześniej em, namiot, chociaż akurat tutaj dobrze, że jej nie miałam, bo budziłam się na wschód słońca, ale w samolocie, w samochodzie, w autokarze, czy w jakimś miejscu, gdzie na przykład nie jesteśmy w stanie. Zasłonić zasłon, i pod oknem jest latarnia, albo ktoś w naszym domu czyta jeszcze książkę i chcemy, żeby było ciemno. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna inwestycja, ale też istotne jest, aby to było, był produkt wykonany z naturalnych materiałów, także bawełna, len, jedwab. Myślę, że nie warto kupować sztucznych, poliestrowych, ślicznie wyglądających opasek. No, chyba nie muszę mówić o tym, jak to jest cudowne dla naszego ciała i dla skóry, kiedy dotyka plastiku. A poliester to plastik, więc nie nie, 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 nie o to chodzi. I moja opaska jest z polskiej marki, pisze się Hibou, ale chyba to jest Ibu po francusku. I jest to opaska na oczy w kolorze bladego różu, w moim przypadku, wypełniona delikatną pianką, zapewniającą komfort w trakcie snu. Następnym ulubieńcem, inspiracją jest 30 dni z jogą, z moją ukochaną nauczycielką Yoga with Adrian. Adrian polecam całym sercem, mówiłam o niej wielokrotnie. Jest to po prostu wyjadaczka królowa, królowa, to jest ładniejsze słowo, królowa, jogi youtubeowej i nie tylko i ona od wielu wielu lat nie wiem czy z 7 8 lat robi sobie robi sobie robi nam 30 dni z jogą czyli codziennie od 1 stycznia pojawia się przez 30 dni film z praktyką jogi po to aby wraz z nowym rokiem wyrobić sobie dobry zdrowy nawyk stawania na macie. Ja parę razy już to wyzwanie przerabiałam, nieraz w ogóle zaczynałam je robić nie wiem, wiosną, ale tym razem postanowiłam, że ruszę w styczniu i udało mi się to zrealizować, choć już miałam wyrobiony ten nawyk i praktykuję jogę każdego dnia dla siebie. Tak to było bardzo miłe wiedzieć, że cały świat robi to jednocześnie i co ciekawe to nazywa się 30 Day Yoga Journey, a nie Yoga Challenge. Ona wielokrotnie mówi, że nie lubi słowa wyzwanie, dlatego że wyzwanie sugeruje coś, co chcemy po prostu zrobić, udowodnić coś sobie, i często po takim wyzwaniu odpuszczamy, a journey, czyli podróż, sugeruje, że jest dopiero początek i my wyruszamy na odkrywanie czegoś nowego bez okresu przydatności, bez terminu, bez mety. Polecam, nawet jeżeli jest teraz luty, Zróbcie to sobie, bo te praktyki są naprawdę przyjemne, bardzo... Zróżnicowane, w każdej uczymy się czegoś nowego, są dostosowane do osób, które są całkowicie początkujące. Naprawdę, wydaje mi się, że nie trzeba mieć żadnej styczności z jogą, żeby je zrobić. Nie są specjalnie e, też wysiłkowe, można je robić w trakcie przerwy w ciągu dnia, bo one zazwyczaj w ogóle mają tak między 20 a 30 minut, ale zwykle nawet 20 poniżej 20, co też dla mnie było bardzo wygodne i uważam, że każdy, ale to każdy znajdzie ten czas w. W swoim grafiku, bo warto, i to też sam fakt, że one są takie delikatne, pokazuje, że warto może zmienić swoje podejście do ćwiczeń fizycznych i nie traktować tego jako jakiegoś wycisku, zniszczenia swojego ciała, czegoś do odhaczenia, tylko jako przyjemnego rytuału, i nawet takie ćwiczenia delikatne i łagodne przynoszą niesamowite rezultaty zarówno dla naszego ciała w kontekście sprawności, rozciągnięcia, siły, również. Elastyczności i, nie wiem, walki z bólem, ale i dla naszej głowy. Naprawdę, ja po takiej praktyce czuję się jak nowy człowiek i dziękuję sobie za to, że poświęcam temu, temu czas. I myślę, że joga w ogóle jest dobrym sposobem, aby sobie poprawić tą relację z aktywnością fizyczną. U mnie jest ona po prostu czymś, co robię dla swojego ciała, bo wystarczy, nie wiem, kiedy jednego dnia się nie porozciągam i po prostu mam wrażenie, że jestem taka napięta, zastała. Nie wiem, polecam Wam sobie na przykład poobserwować swoje ciało. Jadąc samochodem, dajmy na to, jako pasażer oczywiście, ja czasami łapię się na tym, że niby nic mi nie jest, nic takiego stresującego nie chodzi mi po głowie, a mam napięte barki, siedzę cała po prostu ściśnięta u góry, albo zaciskam ręce, i warto jest uważnie poświęcić chwilę na to, żeby się rozluźnić, albo zadać sobie pytanie, czy w ogóle potrafimy się rozlu rozluźnić. Także taka też refleksja ode mnie. Na koniec będzie dział gastronomiczny, jedzeniowy, który przecież wszyscy uwielbiają. To w ogóle nieprawda, nieprawda, nie na koniec jeszcze tam coś będzie. Jeszcze tam coś będzie. Sorry, 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 źle mówię. Ale zanim o konkretnym jedzeniu, to jeszcze kilka słów o akcesoriach. Dostałam na święta też od mojej Karo kubek, który bardzo, bardzo chciałam mieć w swojej kolekcji, choć mam pod dostatkiem wszelkich po prostu termosów i nie potrzebuję więcej, nie chcę mieć więcej gadżetów. Tak bardzo chciałam mieć kubek ze Stoja, bo to jest w ogóle polska marka, która robi takie kubki na wynos, wielokrotnego użytku oczywiście, które się składają do takiego płaskiego dysku. I wydawało mi się to być po prostu genialne, bo możemy po wypiciu takiego napoju schować to do naszej małej torebki, a nie chodzimy z tym. Bidonem, kubkiem przez cały dzień. No po prostu fantastyczne, szczególnie, szczególnie, szczególnie w podróży. No to było wspaniałe. Ja też prosiłam, żeby mi do niego, nie wiem, pani stewardesa coś wlała, czy po prostu no, było o wiele przyjemniej zwiedzać z takim akcesorium. I to, co ważne, to jest on wykonany z bezpiecznych, nadających się do recyklingu materiałów, e, wolne od BPA, e, wtalanów, ołowiu i kleju. Można go używać w zmywarce i w mikrofalówce. Kubek ze silikonu spożywczego, polipropylenowa pokrywka i osłonka termiczna w zestawie z osłonką termiczną, która po złożeniu chowa się do kubka, zapewniając stabilność. Ekstra, 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 ekstra. Polecam po prostu no, genialne odkrycie, najlepszy gadżet na Ziemi. Super mi się sprawdził. I druga rzecz, pomyślałam, że wam przemycę taki mój patent, bo w grudniu chyba wpadłam na to, że przestanę być upierdliwym, klientem, bo jak wiecie, ja piję dużo ciepłej wody, chociaż ciepła woda, nie wiem, czy była ulubieńcem, ulubieńcem miesiąca, ale powinna być. Nie piję normalnej zimnej wody, tylko piję zawsze ciepłą wodę. Dlaczego? Będzie o tym odcinek, coś czuję. I jako, że kocham pić ciepłą wodę, bardzo ciepłą wodę, to często prosiłam w kawiarni o kubek gorącej wody... Mm, no, i z jednej strony, po pierwsze, to czułam się czasami dziwnie, prosząc o to. Po drugie, jak wypiłam, to potem kupiłam i prosić drugi raz. Po trzecie, ta woda stygła, szok. I wymyśliłam sobie, a gdyby tak oszczędzić wszystkim problemu i wziąć do torby ze sobą termos z wodą, i wtedy bierzemy sobie w kawiarni czy w restauracji po prostu szklankę z wodą z kranu, i sobie do niej dolewamy w rządku, i voila, mamy ciepłą wodę. Czy to nie jest genialne? Ja uważam, że to jest genialne. Druga rzecz, która też. Yy, przyszła mi do głowy, którą zrealizowałam na przykład będąc, uwaga gdzie? W Stanach. To było to, że zostawiłam sobie przy łóżku termos z gorącą wodą na noc i wtedy rano po umyciu zębów, bo warto jest najpierw zastosować higienę jamy ustnej przed piciem o poranku, żeby nie wypijać tych wszystkich um, jakichś tam niefajnych rzeczy, które z nas wyszły przez lot od... Sorry, sorry, że Was to obrzydziło. To zamiast schodzić na dół, to się na przykład przyda, nie wiem, jak jesteśmy w hotelu, albo właśnie u kogoś w gościach. Zamiast schodzić na dół czy iść do kuchni, po to, żeby sobie tę wodę zagotować, to ja miałam już koło łóżka tą wodę w termosie, miałam kubeczek i miałam gorącą wodę przy łóżku rano. I nie musiałam pić zimnej i nie musiałam schodzić po nią. To nie jest genialne, No dla mnie to było genialne, polecam sobie ułatwiać życie. W ogóle z jedzeniowych rzeczy, to mam tylko jedną rzecz, bo. Mnóstwo odłampysznych rzeczy, to było dużo, dużo inspiracji. Polecam wam zajrzeć na Instagrama mojego po raz kolejny, bo tam są wyróżnione wszystkie moje gastro-wycieczki. Można sobie pooglądać i, i się posmakować i. i... Poinspirować, ale taką jedną rzeczą, którą postanowiłam tutaj dorzucić, to jest takie małe odkrycie kulinarne taki super fajny patent, którym myślę, że może Wam się spodobać. Ja po pierwsze nie jestem fanką surowej cebuli, bo źle się po niej czuję. Jestem fanką pikli, ale takich, wiecie, delikatnych, śmieję się restauracyjnych pikli, nie żadnych mocnych, kiszonek czy konserwowych rzeczy. Nie przepadam ale takie właśnie delikatne, delikatne bardzo chętnie przyjmę i wyobraźcie sobie, że razem z Dagmarą, którą odwiedzałam, moją przyjaciółką, którą odwiedzałam w Kalifornii, wymyśliłyśmy taki oto patent na jedzenie surowej cebuli, ale w wykonaniu domowym, piklowanym i uwaga, banalnie prostym. Bierzemy sobie cebulę, kroimy ją w piórka, najlepiej czerwoną, bo wtedy ma fajny kolor ta, ta, to nasze dzieło. Wrzucamy ją do słoika Zalewamy octem jabłkowym, dosypujemy trochę soli, mieszamy i słuchajcie, przysięgam na następny dzień i przez kolejne dwa tygodnie mamy genialne, pyszne pikle, które są dobre dla osób z wrażliwym żołądkiem. Naprawdę mi nic po nich nie było. Są przepyszne i cudownie podbijają smak wielu, wielu, wielu dań. Idealnie sprawdzą się na jakimś pysznym tościku. No, my akurat jadłyśmy na okrągło tosty z awokado, ponieważ e, Kalifornia słynie z pysznych awokado. Ja postanowiłam się ich tam naje najeść i byłby to mój, Ulubieniec miesiąca, ale tego nie zrobię, dlatego że w Polsce awokado jeść nie polecam zbyt często, ponieważ nie jest to lokalne, nie jest to etyczne, nie jest to zrównoważone i ekologiczne. Oczywiście, raz na jakiś czas spoko. Jeżeli na przykład sprawdzimy, że to jest awokado z Europy, to, to myślę, że to jest to ok, ale generalnie staramy się jeść to, co wokół nas, więc nie powiem o tym, prawda? Haha. Następnym ulubieńcem będzie, słuchajcie, nowe miejsce na mapie Warszawy. To jest nowy Coffee Desk. Uwielbiam Coffee Desk. Wspaniała kawiarnia, wspaniały sklep, wspaniałe miejsce. W, w dwóch lokalizacjach w Warszawie dotychczas otworzył się Coffee Desk na Powiślu. Powiem szczerze, byłam sceptyczna, a teraz mówię szczerze: tam jest super. I szczególnie po powrocie ze Stanów, gdzie byłam bardzo zainspirowana niesamowicie pięknymi, nowatorskimi wnętrzami. Designem, brandingiem, miałam takie poczucie, że w Polsce jest wszystko to samo, że w ogóle wszyscy wszystkich kopiują, nie ma takiego powiewu świeżości, byłam taka moca na nie. I pierwszego dnia po powrocie pojechałam do tego Kofidesku i stwierdziłam, o, coś nowego. Oczywiście, nadal w pewnych. Powtarzalnych, może nie jakichś super crazy, konwencjach, ale czułam, że tutaj ktoś to bardzo przemyślał, że jest to inne wnętrze, bardzo przyjemnie się tam siedzi. Jest super zaprojektowane, jest jasne, jest fajna muzyka, no i przede wszystkim jest najfajniejsza łazienka na świecie. Już ta łazienka na próżne jest super, ale ta łazienka to jest po prostu totalny hit i nic więcej nie powiem. Macie tam jechać i pójść do łazienki, po prostu najlepszy czas w moim życiu. Przysięgam, mogłabym chodzić do tej łazienki tylko po to, żeby sobie poprawiać humor. Może na, wiecie co? Zrobię sobie taki patent w domu. Po prostu no, nie sposób jest nie czuć się mega super, zarumbiście w takiej łazience. Ale powiedziałam, dzięki. Ostatnia rzecz moi mini, ostatni ulubieniec, robiąc piękną klamrę kompozycyjną, bo od tego wyszliśmy, a mianowicie parki narodowe w Stanach Zjednoczonych. To moja nowa obsesja, to moja nowa zajawka, to moje nowe hobby. Zawsze myślałam, że będę jeździć do Stanów, nie wiem po co. Po, po jakieś po miasta, nie wiem, czemu tak myślałam, po różnego rodzaju doznania, ale nie przyszło mi do głowy, że głównym powodem, dla, których, dla którego ten kraj jest tak wybitny, jest ta przyroda nie z tej ziemi. Naprawdę tak zróżnicowana, czego jeszcze nie doświadczyłam, ale domyślam się, to jest prawdziwy, prawdziwy skarb. Byłam w parku narodowym z początku odcinka, czyli właśnie w Joshua Tree, tam mamy. Te nasze drzewka z nazwy, czyli właśnie te drzewka Joshua, które są jedyne w swoim rodzaju. Mamy przepiękne skały, mamy po prostu krajobraz, nie wiem, marsjańsko-kosmiczny, nie z tej Ziemi. Ja śmiałam się, że nie dziwię się, że. Znaczy nie dziwię się, nie wiem, czy tak było, ale wyobrażam sobie, jak, nie wiem, reżyser, czy, czy malarz, czy pisarz był w stanie jechać sobie przez ten park. I patrząc na te skały, wymyślać bohaterów swoich ym, książek, fantasy czy science fiction. Po prostu to, co oferuje ta przyroda, no, nie mieści mi się w głowie coś niesamowitego. No, nie z tej ziemi, jak nic, co wcześniej widziałam. Jestem poruszona i ogłaszam nową po prostu misję odhaczania parków narodowych w Stanach, bo to są niezapomniane, niesamowite doświadczenia. Inny świat. Polecam, dziękuję. Tutaj zamykam moją listę inspiracji, która myślę, że była całkiem długa, a ja byłam rozgadana jakbym miesiąc jej nagrywała. Haha. Dokładnie tak było. I na sam sam koniec powiem tylko o fundacji, bo tak jak w zeszłym roku, każdego miesiąca wspieraliśmy inną fundację, tak kontynuuje to w 2022. Teraz mamy luty, więc to już będzie druga fundacja. W styczniu wspieraliśmy WOŚP. Co mam na myśli poprzez wspieraliśmy? Otóż na mojej stronie internetowej karolinasmajska.com ukośnik sklep znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa, e-booki o zdrowym stylu życiu, ale też taki samorozwojowy notes w formie elektronicznej, nazywa się Codziennik, które um, napisałam i które sprzedaję. I jest to forma wspierania podcastu, jeżeli macie ochotę go um, wesprzeć, taki, dokonując takiego zakupu, ale jednocześnie kupując takiego e-booka Wspieracie wybraną fundację. Jeżeli dokonacie zakupu w lutym, to wesprzecie, fundację można zwariować. Jest to fundacja, której misją jest promocja zdrowia psychicznego, jego higieny i wrażliwości na nas samych oraz siebie nawzajem. Jednym z najważniejszych celów fundacji jest otwarcie dialogu społecznego na tematy związane z dbaniem o dobrostan oraz zdrowie psychiczne i zerwanie z negatywnymi i krzywdzącymi stereotypami. Będziemy dążyć do wprowadzenia realnych zmian, dzięki którym każda osoba doświadczająca zaburzeń psychicznych nie będzie czuła się wyobcowana, a tabu wokół zdrowia psychicznego zostanie wyeliminowany. Chcemy kształtować właściwe postawy społeczne, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości i przeciwdziałania dyskryminacji. Brzmi to pięknie, zgadzam się w pełni i dlaczego wybrałam tę fundację właśnie w lutym? Dlatego, że styczeń, luty, marzec to jest taki czas, kiedy Nasze zdrowie psychiczne spotyka wiele wyzwań, kiedy nasz nastrój, nasze samopoczucie jest najsłabsze statystycznie w ciągu roku, i myślę, że dodatkowe poruszenie tego tematu i wspieranie tego typu inicjatyw jest bardzo, bardzo potrzebne. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, pierwszego nagranego w Nowym Roku. Przed nami cała masa ciekawych wywiadów. Bardzo myślę, zróżnicowana i interesująca, ekscytująca ramówka na najbliższy czas. Przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify na iTunesie i na YouTubie, tam, tak jak mówiłam, częściowo w dużej mierze w wersji wideo. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się też serwować Wam różne bonusowe odcinki, bo czuję, że jestem w dobrym miejscu kreatywnie i jest tyle tematów, na które. Chciałabym porozmawiać i którymi chciałabym się z wami podzielić. Także wyczekujcie tego, lećcie na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, spokojnie i dobrze, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!